Ból głowy to dolegliwość, która może dotykać różne osoby niezależnie od ich płci i wieku. W tym filmie opowiemy Ci o rodzajach i przyczynach bólów, skupiając się przede wszystkim na dolegliwościach zlokalizowanych z tyłu głowy. Witaj na kanale Medycyna 360. Pamiętaj proszę, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Jak wspomniano wcześniej, ból głowy może mieć związek zarówno z błahymi przyczynami, jak i być objawem poważnych chorób. Dolegliwości bólowe mogą mieć różnorodny charakter. Mogą dotyczyć także różnych okolic głowy, w tym rejonu potylicy. W tym przypadku ból z tyłu głowy może mieć umiarkowane lub duże nasilenie oraz być kłujący lub tępy. Może być wynikiem urazu, jak i mieć związek z infekcją, nadciśnieniem tętniczym, zwyrodnieniami szyjnego odcinka kręgosłupa czy innymi poważnymi chorobami. Z tego powodu niepokojące objawy nigdy nie powinny być bagatelizowane. Odpowiednia diagnostyka oraz wcześnie wdrożone leczenie umożliwia zmniejszenie dyskomfortu pacjenta oraz znaczną poprawę jakości jego życia. Ból głowy z tyłu może mieć różnorodne przyczyny. Wśród nich wymienić można nadciśnienie tętnicze, które wywołuje ból o charakterze pulsującym. Tego typu objawy zwykle nie ustępują nawet podczas przyjmowania powszechnie dostępnych środków przeciwbólowych. W tym wypadku konieczna jest konsultacja medyczna i wdrożenie działań, które mają na celu usunięcie przyczyn problemu, czyli obniżenie ciśnienia krwi. Ostry i bardzo silny ból zlokalizowany z tyłu głowy może mieć z kolei związek z krwotokiem podpajęczynówkowym, którego bezpośrednią przyczyną jest pęknięcie tętniaka. Na tego typu niepokojące zmiany narażeni są przede wszystkim pacjenci borykający się z nadciśnieniem oraz miażdżycą. Należy podkreślić, że tego rodzaju krwawienie może prowadzić do udaru i wymaga pilnej interwencji medycznej. Dolegliwości bólowe tyłu głowy mogą mieć również związek z przebiegiem infekcji oraz powiększeniem węzłów łonnych. Ból może pojawiać się za uszami i być objawem rozwijającego się zapalenia ucha środkowego. Ból w obrębie szyi, który ma charakter kłujący oraz nasila się podczas pochylania, zazwyczaj spowodowany jest zwiększonym napięciem mięśni przykręgosłupowych bądź zmianami zwyrodnieniowymi szyjnego odcinka kręgosłupa. Zmiany te mogą wywoływać ucisk na nerwy, czyli są to tak zwane nerwobóle. Tego rodzaju bóle głowy mogą mieć różne nasilenie w ciągu doby. Dla przykładu warto wspomnieć, że nieprzyjemne dolegliwości w okolicach karku pojawiają się zazwyczaj we wczesnych porach dnia i mają charakter przewlekły. Silne bóle mogą też pojawić się nagle. Tak jest choćby w przypadku zapalenia opon mózgowodzeniowych, które przebiega wraz ze sztywnością karku oraz wysoką gorączką. Co ważne, stan pacjenta szybko się pogarsza i wymaga on pilnej pomocy medycznej. Ból z tyłu głowy, któremu towarzyszą nudności, wymioty oraz zaburzenia widzenia, może wskazywać na obecność guzów mózgu. Nudności i wymioty mogą również iść w parze z atakami migreny. Poza tym dolegliwości bólowe głowy mogą być zwiastunem rozwijającej się infekcji górnych dróg oddechowych. Jak wspomniano wcześniej, dolegliwości bólowe mogą mieć różnorodne przyczyny, które związane są z wahaniami ciśnienia, infekcjami lub zmianami o charakterze nowotworowym. Poza tym ból może być spowodowany negatywnym wpływem stresu. Nerwy oraz brak dostatecznej ilości regenerującego snu mogą prowadzić do występowania nieprzyjemnego wrażenia ucisku. Jest on określany jako napięciowy ból głowy. Tego typu dolegliwości mogą być jednak skutecznie ograniczane dzięki zmianie złych nawyków. W celu zmniejszenia nasilenia objawów należy wyeliminować czynniki powodujące stres, wysypiać się oraz zadbać o codzienną dawkę ruchu na świeżym powietrzu. Ból z tyłu głowy może być jedynym objawem niekorzystnych zmian zachodzących w organizmie lub może przebiegać wraz z innymi dolegliwościami. Występowanie nudności oraz wymiotów może wskazywać na obecność zmian nowotworowych, które wymagają pilnej diagnostyki oraz wdrożenia leczenia. Guzy pojawiające się w mózgu pacjentów są w stanie wywoływać silne zawroty głowy. Zmiany nowotworowe mogą także zaburzać prawidłowe widzenie. Światłowstręt to z kolei jeden z objawów, który towarzyszy napięciowemu bólowi głowy, mogącemu prowadzić do rozwoju migreny. Dolegliwościom bólowym głowy może również towarzyszyć sztywność karku, która wskazuje na rozwój zapalenia opon mózgowodzeniowych. Ból uszu może być obecny podczas ich infekcji. Dolegliwości bólowe mogą dotykać osoby w każdym wieku, w tym najmłodszych pacjentów.
Zwykle przyczyny tego typu dolegliwości są analogiczne do tych obserwowanych u dorosłych. Objawy mogą być związane z rozwojem infekcji o podłożu bakteryjnym lub wirusowym, w tym zapalenia ucha środkowego lub zapalenia opon mózgowych. Tego typu bólom towarzyszy powiększenie węzłów chłonnych oraz pogorszenie samopoczucia dziecka, które wymaga pilnej interwencji lekarskiej. Ból głowy u dziecka powinien być zawsze sygnałem alarmującym, ponieważ może wskazywać na rozwój zmian o charakterze nowotworowym. U dzieci może również występować samoistny ból głowy, który zlokalizowany jest w okolicy potylicy. Takie dolegliwości wymagają pogłębionej diagnostyki, ale w wielu wypadkach określenie konkretnej przyczyny jest utrudnione lub nawet niemożliwe do wykonania. Ból pojawiający się z tyłu głowy to dolegliwość, która dość często dotyka kobiet w ciąży. Jest to związane ze zmianami hormonalnymi, które zachodzą w ciele ciężarnej i są nasilone zwłaszcza w pierwszym trymestrze. Poza tym dolegliwości bólowe mogą być objawem zaburzenia prawidłowego ciśnienia krwi, na które cierpi wiele kobiet w ciąży. Warto podkreślić, że silny ból z tyłu głowy, który przebiega wraz z zawrotami głowy oraz szumem w uszach i nadciśnieniem tętniczym, może wskazywać na rozwój zatrucia ciążowego, czyli gestozy. Stan ten zagraża zdrowiu i życiu kobiety oraz jej dziecka, wobec czego wymaga pilnej interwencji medycznej. Poza sytuacjami, które wymagają pilnej interwencji, dolegliwości bólowe można ograniczać za pomocą domowych sposobów. W razie wystąpienia pierwszych nieprzyjemnych objawów warto przygotować ciepłą i relaksującą kąpiel. Ciepło w tym wypadku pomaga się wyciszyć oraz rozluźnić. Do wody warto dodać ulubione olejki aromatyczne, które ograniczą nieprzyjemne dolegliwości oraz poprawią samopoczucie. Poza tym ból głowy może wynikać z nadmiernego napięcia mięśni. W tym przypadku warto wykonać delikatny masaż, który ograniczy dyskomfort. Taki masaż można wykonywać samodzielnie, a także korzystać z pomocy fizjoterapeutów, którzy dostosowują rodzaj i siłę ucisku do indywidualnych potrzeb pacjentów. Podczas wyboru dobrego studia masażu warto zwracać uwagę na opinię klientów oraz profesjonalizm zatrudnionej w tych miejscach kadry. Nie można zapominać o tym, że nieumiejętnie wykonany masaż może nasilić przykre objawy. Poszukując godnych polecenia miejsc, warto również zwrócić uwagę na salony z akupunkturą, która jest bardzo skuteczną i naturalną metodą walki z bólem. Poza tym należy wykorzystać dobroczynną moc olejków eterycznych. Aromaterapia może być w tym wypadku prowadzona z użyciem olejku miętowego, lawendowego lub eukaliptusowego. Dolegliwości bólowe można również ograniczać za pomocą zimnych okładów lub leków zawierających paracetamol, metamizol czy ibuprofen. W celu uniknięcia przykrych dolegliwości warto zadbać o codzienną dawkę ruchu, wietrzenie pomieszczeń oraz zbilansowaną dietę. Poza tym należy spożywać odpowiednie ilości płynów, unikać sytuacji stresowych oraz wysypiać się. Elementem profilaktyki powinny być również kontrolne wizyty lekarskie oraz okresowe badania podstawowych parametrów krwi. Ból z tyłu głowy powinien podlegać obserwacji oraz diagnostyce. Pilna konsultacja medyczna jest wskazana w przypadku nasilenia się objawów bólowych, gwałtownego pogorszenia się stanu pacjenta lub występowania wymiotów i wysokiej gorączki. W pozostałych przypadkach należy prowadzić zapisy dotyczące pojawiających się objawów oraz skorzystać z konsultacji neurologicznych. W ich ramach przeprowadzany jest wywiad medyczny, który umożliwia postawienie wstępnej diagnozy. Może być ona weryfikowana za pomocą badań dodatkowych, w tym tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Na podstawie wyników wdrażane jest odpowiednie leczenie. Zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie, które wpływają na występowanie bólu, wymagają leczenia neurochirurgicznego. W przypadku obecności zmian nowotworowych konieczne może okazać się włączenie do leczenia chemioterapii. Dolegliwości bólowe mające związek z zaburzeniem prawidłowego ciśnienia krwi wymagają podjęcia działań, które przyczynią się do jego ustabilizowania. W tym przypadku konieczna jest konsultacja kardiologiczna, podczas której przeprowadzany jest wywiad medyczny oraz zlecane są dodatkowe badania, takie jak na przykład EKG. Podejmowane leczenie powinno być dostosowane do przyczyn problemów, a jego powodzenie zależy od rodzaju stwierdzanych zmian oraz etapu, na którym zostały one wykryte. W wielu wypadkach ból głowy z tyłu może być skutecznie ograniczany, a pacjenci mogą liczyć na znaczną poprawę ich samopoczucia.
W niektórych jednak sytuacjach przyczyny dolegliwości są bardzo poważne. Przykładem tego typu trudnych do wyleczenia zmian są guzy mózgu oraz rozległe krwotoki podpajęczynówkowe, w przypadku których rokowanie jest ostrożne. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach.